Hello wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na moją wieczorną rutynę wiosenno-letnią i postanowiłam, że zrobię ten filmik, bo ostatnio Wam się spodobała moja poranna rutyna, także jedziemy. I to jest moja rutyna wieczorna, jak gdzieś wychodzę, a nie siedzę w domu. Także pierwsza rzecz, jaką robię, to właśnie wchodzę do domu i kieruję się w stronę mojego pokoju. I idę obczaić, co jest na internetach, ale jeszcze przed tym oczywiście się ogarniam, idę do toalety i tak dalej, wiecie o co chodzi. I jak już jestem w pokoju, to właśnie obczajam te internety, wchodzę na YouTube'a i oglądam różne filmiki, co kto nowego dodał. I akurat tutaj oglądam vloga Gabi Lindley. Bardzo ostatnio właśnie lubię oglądać vlogi i właśnie bardzo lubię też vlogi Gabi, także Wam bardzo polecam i podlinkuję jej vlogowy kanał na dole. Jak już skończę wszystko oglądać, to idę sobie zrobić kolację. I na kolację zrobię sobie placuszki takie z fasoli i będzie nam potrzebny blender, sól, mąka ziemniaczana lub jakaś inna mąka, jajeczko jedno, pieprz, czosnek, fasolę czerwoną akurat mam w puszce i cebulkę. I możecie użyć jaką chcecie fasolę, może być groszek w puszce zielony, co tam chcecie. I co robię, to kroję sobie cebulkę i wrzucam do blendera i miksuję, właśnie siekam tą cebulkę w blenderze. I jak już posiekam sobie tą cebulkę, to przekładam ją sobie do miseczki, bo po prostu mam za mały blender, żeby wszystko zmieszać ze sobą. Jeżeli macie taki duży blender, to możecie właśnie to wszystko zmieszać ze sobą. I teraz co robię, to właśnie biorę tą fasolkę czerwoną z puszki i też miksuję na taką gładką masę. I teraz dodaję sobie jedno jajko i trochę mąki tej ziemniaczanej. I wszystko mieszam ze sobą i dodaję sobie właśnie po trochu tej mąki ziemniaczanej i sprawdzam, aż będzie właśnie taka fajna masa, troszeczkę lepka. I widzicie, że tu mi się już nie chciało właśnie mieszać wszystko, więc musiałam to przełożyć do miski i dodałam sobie przyprawy właśnie, sól, pieprz i czosnek granulowany i jeszcze dodałam sobie troszeczkę tej mąki ziemniaczanej i wszystko wymieszałam ze sobą. I jak już właśnie mi wychodzi taka fajna lepka konsystencja tej masy, to biorę sobie, nalewam troszeczkę oliwy, oliwiera właśnie na patelnię i po łyżce sobie właśnie nakładam, takie placuszki robię i smażę z dwóch stron. Mówię Wam, że to wygląda bardzo disgusting, bardzo niefajnie. Ale naprawdę jest bardzo pyszne i zdrowe, właśnie zdrowa kolacja. Moim zdaniem przynajmniej weganie wiem, że jedzą właśnie takie rzeczy zamiast na przykład burgera. I co robię, to teraz jeszcze sobie nalałam wody z cytrynką do szklanki i idę sobie do ogródka na moją huśtaweczkę, żeby sobie właśnie zjeść tą kolację. I teraz czas na outfit of the day. I co mam na sobie, to spodnie z C&A, koszulkę z H&M, tą czarną, narzutkę w takie ptaszki z frędelkami mam z C&A, a raczej to jest kimono. I buty, najwygodniejsze buty świata z House'a, takie trampeczki. I jeszcze kolczyki mam z House'a. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój outfit. I teraz, jak już sobie wszystko zjem, to jeszcze obieram sobie z ogródka poziomeczki. Kot oczywiście musi mi towarzyszyć w zbieraniu poziomek. I teraz co robię, to czas na kąpiel i zmywam sobie cały make-up Garnierem, płynem mineralnym, tak Kamiluniu, mineralnym, micelarnym z Garniera oczywiście i zmywam cały mój makijaż. I teraz biorę sobie z Bielendy taki Argan Cleansing Oil Face, czyli taki arganowy olejek i właśnie myję tym olejkiem twarz. Ostatnio właśnie go zakupiłam i bardzo się fajnie sprawdza. Chyba od 2 tygodni go testuję i naprawdę jest bardzo fajnie i on się pieni pod wpływem wody. I teraz sobie właśnie wszystko spłukuję, całą moją twarz właśnie wodą. I biorę sobie taki papier ręcznikowy i wycieram sobie właśnie swoją twarz. Teraz przyszedł czas na kąpiel, na prysznic i jak się już umyję, to biorę sobie takie rybki z Revital de Loop i one są bardzo fajne, mają w środku taki olejek i właśnie przekręcam sobie tą końcówkę i nakładam ten olejek na twarz. Bardzo właśnie też się fajnie sprawdza i skóra potem na drugi dzień jest taka fajnie wygładzona. Wszystko Wam napiszę, te produkty jakie użyłam, na dole w opisie, także możecie sobie sprawdzić, jeżeli jesteście zainteresowani. I teraz czas właśnie na spanko i jeszcze przed pójściem spać czytam sobie, uczę się właśnie do egzaminu, czytam sobie właśnie notatki na temat jazzu i co robię, to potem ustawiam sobie jeszcze budzik na rano i idę spać i to cała moja rutyna. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to grubaśny kciuk na Was czeka, subskrypcja na dole i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! No żyjże to! Czekaj, bo nie mogę przekroić. Ci robi głupią minę. LOL. Are we all the stars? Just kidding. You're creepy. Już nie mogę wstać. To już koniec. Wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny test. Wczoraj wstawiłam na Snapchata właśnie